50 metrach przejedź przez rondo. Drugi wjazd. No i trafiliśmy na ślepą uliczkę. Nie, tu jest przejście. Nie, to jest brama. Mamy nowy dzień. Wczoraj byliśmy zwiedzać miejscowość Syrakozy, tak jak przed chwilą było widać. I dzisiaj przyjechaliśmy nad wodę, nieopodal miejscowości Pozalo. Tam właśnie mamy tą miejscowość. To jest jakieś 6 km od miejscowości Pozalo. Tak jak widać, miejscówka jest super, uczęszczana przez karawanik. Do plaży mamy dosłownie parę metrów. Można sobie tutaj ładnie usiąść na krzesełku. Oczywiście namiar na tą miejscówkę wkleję w opisie vloga. Naprawdę godna polecenia, mam bardzo dobre opinie na Park 4Night. I warto tu przyjechać. Podobnoż tutaj kitesurferzy i surferzy uczęszczają. Dzisiaj nikogo nie widać, może dlatego, że za słaby wiatr. Może dlatego, że nie ta pora roku. Trudno mi powiedzieć, ale w opisie na Park 4Night właśnie było to ujęte, że bardzo fajna miejscówka dla kitesurferów. Chodź, sprawdzimy temperaturę wody. W sumie jeszcze nie byliśmy sprawdzić. Tak? A wow!
Ale chwilę jak postoisz, to się przyzwyczaisz. Tak. Wow. Co, nie zanurzysz się? To co może wyrzuciło, to wygląda trochę jak macki tarantuli. A to są po prostu wodorosty. Palmy to jest? Ale gdzie jest palmy? Coś pan zwija wędkę. Coś pan wyciąga. Teraz zobaczymy co. Chyba znowu nic. Nie? W kolejnym dniu. Dziś, tak jak wczoraj było widać, dojechaliśmy do miejscowości Modica. Idziemy ją właśnie zwiedzać. Parking jest z aplikacji Park4Night. Tak jak widać, kamperów może nie ma zbyt wiele. Natomiast nocka jak najbardziej spokojna. Nie było hałasów tutaj z ulicy. Ulica jest, ale jest bardzo spokojna. Godna polecenia. Fajne. Wygląda jak samochód zabawka. Oczywiście nic innego, tylko Fiat. Ale mega. A tu już mamy współczesną wersję tego samego modelu. Różni się znacząco. Niestety najlepiej porusza się ulicami Sycylii. Po prostu po ulicy. Bo chodniki są, ale takie symboliczne. O, tu mamy przykład właśnie. Da się przejść, ale za chwilę będzie stał jakiś samochód na naszej drodze. Teraz będziemy coś jeść, co kupowaliśmy przed chwilą w tym sklepie. Co my tu mamy? To jest bób albo biała fasola. Bób. To jest bób. Biały ser. Z którego kawałka? Z tego, tak? Widzę. Mhm. Tu jest taka babeczka z mięsem. A to taki duży pierog. Pierog?
No. Dobra, zwiedzanie Modyki już jest za nami. Teraz mamy jeszcze młodą godzinę i chcemy dojechać do miejscowości Rogusta, która jest około 15 km stąd. Pytanie, czy nam się uda znaleźć tam miejsce też wolne. Jeśli nam się nie uda, to będziemy kombinować, może jutro będziemy zwiedzać. No dobra, no to zaparkowaliśmy dokładnie właśnie w taki sposób. Moim zdaniem to jedyne logiczne miejsce, żeby nie stawać w miejscu, gdzie stoją samochody osobowe. Parking, czyli miejscówka bardzo wydaje się ciekawa, bo mamy naprawdę bardzo blisko do centrum. Nie musimy używać komunikacji miejskiej ani rowerów, tak więc za chwilkę będziemy wyruszać. O, na parkingu nawet rosną cytryny, ale wydaje mi się, że to są cytryny ozdobne, to nie są cytryny jadalne. Synku, nie wolno tu, tak? Kamper już jest na dole, my już prawie też jesteśmy na dole. Kończymy właśnie zwiedzanie. Bardzo podobała ta miejscowość. W sumie na równi z Modyką. Tak? Tak. Też fajne budyneczki, inne, starsze. I takie bardziej zaniedbane. Tylko na przykład to jest starsza miejscowość, ale nie. Są zdania podzielone. Mimo wszystko, żeby się dowiedzieć, trzeba po prostu przyjechać i sprawdzić i wyrobić własne zdanie.